W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Polkny niedźwiedź. No halo, cześć, dzień dobry, a może dobry wieczór, wiem, dawno nie było tutaj materiału, bodajże ponad 20 dni, ale to dlatego, że po pierwsze mi się nie chciało, a po drugie mi się nie chciało, więc jestem usprawiedliwiony. Zanim jednak przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, najpierw krótkie ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 16:30 na Twitchu będę streamował Alfę Dragonflight. W zasadzie są dostępne już, jeżeli pamięć mi nie myli, wszystkie lokacje do levelowania, więc będzie można zrobić taką pełnoprawną postać, sobie ją przelevelować przez całe Dragonflight. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany Alfą, zapraszam na mojego streama 16:30. Link w opisie pod tym filmem oraz w komentarzach najprawdopodobniej. A teraz timeskip. Timeskip, ponieważ no pewnie widzieliście już tytuł tego odcinka i wiecie, że to właśnie o timeskipie będzie mowa. Ale zamiast teoretyzować, czy Blizzard timeskip zrobi, czy nie zrobi, powiem wam, że Blizzard naprawdę zrobi timeskip i już zapowiedział, że ten timeskip się pojawi przy okazji Dragonflight. Mówiłem o tym ja, mówili o tym inni twórcy. Wszyscy chcieliśmy, by Shadowlands rzeczywiście stały się początkiem czegoś nowego, by postawiły taką wyraźną linię między tym, co było, a tym, co będzie. No i jest to linia w tym wypadku w postaci timeskipu, który w normalnych warunkach byłby ok, ponieważ sam wielokrotnie, jak już mówiłem przy okazji wielu moich filmów, mówiłem, że chciałbym taki timeskip zobaczyć, bo byłby zbawienny dla uniwersum Warcrafta. Dzięki takiemu timeskipowi nie dość, że uniwersum będzie mogło odpocząć od ewentualnych zagrożeń, no i to dodałoby mu troszeczkę realizmu, bo nie oszukujmy się, na przestrzeni ostatnich lat Azeroth nie miało łatwo. Co roku mamy jakąś inwazję sił zła, no i trudno jest uwierzyć w to, że to wszystko się jakoś jeszcze trzyma, że to wszystko jeszcze nie pierdnęło całkowicie nam na głowę. Z drugiej strony taki timeskip byłby idealnym momentem do tego, by, uwaga, uwaga, powiem to, zrobić rework Azeroth, żeby na nowo przedstawić lokacje, które już znaliśmy, a które jakoś się zmieniły na przestrzeni lat, bo pamiętajmy, że to, co widzimy w WoWie, pochodzi jeszcze z czasów kataklizmu, czyli naprawdę dość zamierzchłych czasów. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale w Westfall w teorii nie ma już tego szalejącego tornada i nieba tej takiej kosmicznej energii, która wyrywa dziurę w ziemi. Mamy też tam o wiele lepszą sytuację ekonomiczną, a w WoWie nic z tego nie ma miejsca. Książki jedno do WoW drugie. No i prędzej czy później na pewno doczekamy się jakichś zmian w starym świecie, ale nie teraz, bo Blizzard w swoim blizzardowym stylu stwierdził, że owszem, timeskip się pojawi, krótki, bo krótki, ale no niestety nie będzie to timeskip jakoś bardzo znaczący. Zacznijmy od plusów. Steve Danuser, czyli główna gadająca głowa od lore Warcrafta, stwierdził, że poinformuje w oficjalnym poście o tym, jak będzie przedstawiała się po prostu linia czasu, tak? Timeline World of Warcraft. No bo nie wiem, czy wiecie, ale mniej więcej chyba od czasów Mist of Pandaria albo Kataklizmu, tej pewności nie mam, nie dostawaliśmy już oficjalnej linii czasowej tych dodatków. Nie wiedzieliśmy dokładnie, ile one trwają w świecie gry. No wiedzieliśmy, że między pojedynczymi dodatkami są 2 lata różnicy, ale no równie dobrze mogły one trwać tak naprawdę lorowo rok, bo do tej pory tak było. Blizzard, przestając aktualizować swoją linię czasu, w zasadzie dał graczom możliwość interpretacji dowolnej, czyli jeżeli ktoś uznał, że jego postać spędziła w Drenorze 10 lat, no to tak mogło być. No i w teorii było to dobre zagranie, a raczej byłoby to dobre zagranie, gdyby nie to, że przecież widzieliśmy, jak Anduin bardzo powoli się starzeje na przestrzeni dodatków, więc trudno było sobie wyobrazić, że rzeczywiście minęło 10 lat między Legionem na przykład a BFA. No ale Blizzard poszedł po rozum do głowy, no i stwierdził, że słuchajcie, tak to się mniej więcej przedstawia, no i dowiedzieliśmy się, że większość dodatków trwała mniej więcej 2 lata. To jest bardzo dobra wiadomość i na pewno łatwiej
pozwoli nam liczyć poszczególne lata w uniwersum Warcrafta, jeżeli ktoś lubi tego typu sprawy. Druga sprawa, no to dowiedzieliśmy się, że między Shadowlandsami a Dragonflight miną 3 lata. Będą to 3 lata, podczas których kompletnie nic w uniwersum Warcrafta się nie wydarzyło. Nie dojdzie do żadnych odbudów jakichś imperiów, odbudów? Nie ma chyba takiego słowa, no ale wiecie, nie zostaną odbudowane żadne imperia, nie zostanie zbudowane nic nowego, nikt Azeroth nie najedzie. Takie 3 lata względnego pokoju. Same Shadowlandsy zaś według Blizzarda trwały 2 lata, czyli w sumie tyle je trwał dodatek. Chociaż w to akurat trudno jest mi uwierzyć, bo mam wrażenie, że historia Shadowlandsów nie wyglądała jakby trwała rzeczywiście 2 lata. W sensie ja nie czułem tego, jakby to była historia na 2 lata. Z innych ciekawostek wygląda to, że Wielka Wojna, Czwarta Wojna, czyli Wojna Przestrzenna w BFA również toczyła się przez 2 lata. No to już dość sporo i szkoda. Naprawdę żałuję, że Blizzard nie pokusił się o to, żeby bardziej ten konflikt nam podczas tej Czwartej Wojny przedstawić. Żeby na przykład pokazać nam jakieś inne fronty, czy to w Silverpine, czy to na przykład w Tirisfall, to mogłoby mieć ogromny potencjał, ale o tym też już mówiłem przy okazji innych moich materiałów. Wracając jednak do Timeskipu. Blizzard owszem, Timeskip robi, ale ten Timeskip będzie tylko na papierze, bo w zasadzie nic nie zmieni, poza tym, że rzeczywiście lorowo niektóre postacie będą miały czas, by odpocząć, no i to być może też usprawiedliwi ich, jeżeli jakaś postać nagle powróci. Nie mówię tutaj o Sylvanas, chociaż w tym momencie tak naprawdę furtka dla niej się otwiera. No patrzcie, nie było jej aż 3 lata w uniwersum Warcrafta w teorii, co nie? Oczywiście wątpię, by Sylvanas miała teraz powrócić, tak samo jak wątpię, by Anduin miał teraz powrócić, ale być może powróci inna postać, o czym sobie opowiemy na innym materiale. Materiale o wiele mniej optymistycznym, bo to, co Blizzard już zateasował w przeciekach najnowszych, jest niepokojące. Ale jak już mówiłem, o tym przy okazji innego materiału. Warto tego wspomnieć, że Steve Danuser przy okazji tego swojego posta wyjaśniającego linię czasową Warcrafta zaznaczył raz jeszcze, że Shadowlandsy były końcem pierwszej księgi, pierwszej sagi historii Warcrafta. Jak ładnie to zresztą zaznaczył, zresztą mówili o tym w różnych wywiadach, że tak, Shadowlandsy, jest to koniec historii, która zaczęła się gdzieś tam dawno temu. Czy to w Warcraftie 3, czy to w WoWie, to teraz nie ma znaczenia. Grunt powiedzieć, że Shadowlandsy są taką wyraźną, grubą linią, która wyznacza to, co było i to, co będzie tak naprawdę. Więc w momencie, w którym ktoś się ze mną w internecie sprzeczał, że nie, Steve Danuser i Blizzard wcale nie mają na myśli, że Shadowlandsy są końcem jakiejś tam sagi Warcrafta, no to chyba możemy już śmiało potwierdzić, że ta osoba racji nie miała na pewno, bo no, Steve Danuser po raz kolejny zaznaczył, tak, Shadowlandsy są końcem pewnej części historii Warcrafta, dość potężnej. No bo nawet dostajemy timeskip, by to podkreślić. No i co ja sądzę ogólnie o tym timeskipie? Ja się bardzo cieszę, że timeskip jakiś się pojawił. Cieszę się, że Blizzard pokazał nam w końcu jakąś taką oficjalną linię czasową, ale boli mnie, że nie wykorzystuje tego timeskipa w taki sposób, w jaki zrobiłby to jakiś dobry pisarz czy scenarzysta, bo zazwyczaj timeskip wprowadza się po to, by pokazać właśnie jakieś zmiany, by no, zeskipować coś, co jest istotne, ale pokazanie tego zajęłoby na przykład zbyt wiele czasu, czyli odbudowę Gilneas, czy zbudowanie nowego Imperium. Właśnie po to robi się timeskipy. Jeżeli timeskip nie wnosi kompletnie nic, no to w zasadzie jego obecność jest zbyteczna. No oczywiście poza możliwością odetchnięcia dla mieszkańców Azeroth. Uważam więc, że timeskip w tej formie, w jakiej ma się pojawić, jest trochę rozczarowujący. Oczywiście też można tutaj zasugerować się tym, że Blizzard po prostu nie chce w timeskipie umieszczać jakichś ważnych wydarzeń, że woli je przedstawić w samej grze, a nie potem przy okazji jakichś komiksów czy książek, które by ten timeskip uzupełniały. No i właśnie to ma tyczyć się Gilneas, gdyż tak zostało wspomniane, że Gilneas zostanie ponownie zasiedlone, ale to jest wydarzenie, którego gracze doświadczą w samej grze, gdzieś tam w historii na jakimś etapie, a nie wydarzenie, które zostanie jakoś wspomniane przy okazji tego timeskipu. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony ja tam bym wolał już to Gilneas odbudowane, podobnie jak wolałbym przebudowane Lordaeron i przebudowane wiele innych krain, bo nie widzę sensu, żeby gracze mieli akurat
tego doświadczać. To akurat jest idealny materiał wbrew pozorom na książkę, bo w samym WoWie trudno byłoby to przedstawić. No nie poczujemy wielkiej odbudowy Gilneas jako bohater Azeroth, no chyba, że król Gen Greymane da nam questa, byśmy zgromadzili 10 desek i poprzybijali 10 gwoździ. Wolałbym, żeby to było uwzględnione właśnie w jakiejś książce, a sami gracze mogliby już w WoWie sobie obcować z tym odbudowanym Gilneas, z jakąś instancją tam się znajdującą, czy jakimiś nowymi przeciwnikami, którzy w książce zostaliby już zapowiedzieni, a w samej grze zgłębieni. To, moim zdaniem, jest idealne podejście dla uniwersum Warcrafta, które no, prezentuje się w taki sposób, w jaki się prezentuje. Natomiast jeżeli timeskip nie wnosi nic, jeżeli timeskip jest tylko po to, by być, no to jest to timeskip, jak już wspomniałem, zbyteczny i moim zdaniem Blizzard tutaj popełnia lekki błąd. Ale cieszmy się, że w ogóle jakikolwiek timeskip został tutaj wykonany i cieszmy się, że rzeczywiście Blizzard stara się jakoś wyprowadzić tę swoją grę, to swoje uniwersum na prostą, chociaż no tutaj akurat jest to na ten moment kwestia sporna, ale o tym więcej na przestrzeni następnego materiału. A ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, pamiętajcie o go skomentowaniu, pamiętajcie o go ocenieniu, no i usłyszymy się już niebawem. Trzymajcie ciepło i pamiętajcie o streamie o 16:30. Cześć!